Witam serdecznie. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być na tym miejscu, na tym nowym miejscu. Bardzo dziękuję pastorowi za zaproszenie i proszę przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od zboru z Bielska Białej. Dziękuję bardzo. Drodzy, kiedy ostatni raz tutaj byłem, nie wiem, czy pamiętacie, o czym mówiliśmy. Nie bardzo, co? Mówiliśmy o świętości. Postawiłem na samym początku takie bardzo kontrowersyjne pytanie. Jestem święty, czy mam być święty? Pamiętacie to? To wynikało z tego, że apostoł Paweł w swoich listach zwracał się do chrześcijan, mówiąc do świętych. A Piotr mówi, bądźcie świętymi. I kiedy to połączyłem razem, zacząłem się zastanawiać nad tym i z tego zrodziło się też kazanie. Pozwólcie, że przypomnę kilka takich istotnych rzeczy. Słowo świętość w Biblii występuje około 800 razy. Zgodzicie się, że jest to ważne słowo. Obok miłości, łaski, usprawiedliwienia i wielu innych słów, słowo świętość ma swoje miejsce. Jak ci, którzy byli, pamiętacie zapewne, inne znaczenie ma w stosunku do Boga, a inne znaczenie ma w stosunku do Jego stworzenia. I pozwólcie, że przypomnę, jakie znaczenie ma w stosunku do Boga. Po pierwsze, stwierdziliśmy, że nie ma świętości poza Bogiem. Teologia nazywa ją świętością ontologiczną, czyli świętość sama w sobie. Świętość jest czymś, co odróżnia Boga od stworzeń, co sprawia, że jest zupełnie wyjątkowy w odniesieniu do wszystkiego innego. To są bardzo ważne i uważam głębokie stwierdzenia. Boża świętość jest czymś więcej, aniżeli jedynie Jego doskonałością, bo często tak myślimy. I taką bezgrzeszną naturą. Tak sobie wyobrażamy świętość. W niej kryje się ten unikatowy charakter Boga. Boża świętość dotyczy tajemnicy Jego wielkości i sprawia w nas, ludziach, zachwyt i respekt. Warto żyć w świadomości, że wszystko, co wiemy obecnie o naszym Bogu, jest chwilowym przebłyskiem. Chwilowym przebłyskiem wielkiej tajemnicy. Czasami lepiej milczeć, niż lekkomyślnie wypowiadać się o Nim, ponieważ jest On kimś zawsze większym i bardziej świętym, niż jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić. W jaki sposób jesteśmy ograniczeni w poznaniu i czasami wysuwanie takich stuprocentowych pewników jest pewnego rodzaju uchybieniem. Jeśli chodzi o stworzenie, słowo świętość stosuje się w Biblii do ludzi, miejsc i rzeczy. Oznacza odseperowanie, oddzielenie od spraw powszechnych, świeckich i przeznaczenie dla Boga. Nic ze stworzenia nie jest święte samo w sobie. Cokolwiek jest święte, jest takie ze względu na szczególną relację do Boga i zależność od Niego. Osoba, rzecz, czas czy miejsce mogą być święte tylko dzięki pozostawaniu w relacji ze świętym. I pewnie pamiętacie przykład szabatu. Bóg stworzył czas. I powiedział, 6 dni będziesz pracował, 7 będziesz odpoczywał. Oddzielił od tych 6 siódmy dzień i powiązał go ze sobą. I kiedy czytamy Stary Testament, możemy zauważyć, jak Bóg mówi, ten dzień będzie poświęcony Panu. Nie będziecie pracować, ale będziecie odpoczywać i będziecie rozmyślać, będziecie się modlić. Dzień, który został powiązany z Bogiem. Podobnie możemy spojrzeć na powołanie Izraela, wyprowadzenie. Bóg nadał im prawo, powiązał ze sobą.
wyprowadził ich ze świata i powiązał ze sobą. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to jesteś świętym. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie, przed chwileczką wspominaliśmy to wielkie wydarzenie, nastąpiło twoje i moje oddzielenie od świata i powiązanie z Bogiem. I dlatego dzisiaj możemy mówić o sobie, że jesteśmy świętymi. Jestem święty, czy mam być święty? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Świętość jest darem Boga. Podobnie jak usprawiedliwienie. Nie można sobie na nie zasłużyć. Należy je przyjąć wiarą i żyć w tej świętości każdego dnia. Pamiętacie, używałem też przykłady pokazujące, że na przykład księżna Anglii powinna żyć według swojego powołania. I do tego Bóg nas powołał. Dziś chciałbym poruszyć kolejny taki dylemat, z którym zetknąłem się w Bożym Słowie. I pozwólcie, że przeczytam pierwszy list do Kolosan, 3 rozdział, od 1 do 3 i 5 werset. I Paweł tak oto napisał. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I potem przeskoczymy do 5 wersetu. I Paweł tutaj daje takie zalecenie. Umartwiajcie, w oryginale jest słowo, uśmiercajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Zwróćmy uwagę, że w wersecie 3 Paweł stwierdza, umarliście. Umarliście bowiem. Stwierdza jako fakt, który zaistniał, który jest udziałem twoim i moim. W wersecie 5 mówi zupełnie co innego. Mówi, uśmiercajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I znów rodzi się pytanie, umarłem, czy mam umierać? Podobnie jak dylemat ze świętością. Jaka prawda jest ukryta w stwierdzeniu Pawła, umarliście? Kto tak naprawdę umarł? Jak rozumieć nakaz, uśmiercajcie to, wtedy to, co w członkach waszych jest ziemskiego? To są pytania, które sobie postawiłem i na które szukałem odpowiedzi w Bożym Słowie. I pozwólcie, że podzielę się z wami tym, co odkryłem. Niekiedy możemy słyszeć czy usłyszeć takie oto nauczanie, że stary człowiek należy do życia z czasów przed nawrócenia, zanim zostałeś chrześcijaninem. Nowy człowiek to życie w Chrystusie. Wierzący jest zatem zarówno starym, jak i nowym stworzeniem. Kiedy czyni dobrze, zachowuje się zgodnie z naturą nowego stworzenia. A kiedy czyni źle, zgodnie z naturą starego stworzenia. Czasami nawet słyszymy, kiedyś słyszałem taki wykład, że to jest tak jak dwa psy, tak? Którego bardziej karmimy, ten jest bardziej żywy. Ale Paweł tak nie naucza. Absolutnie tak nie naucza. Taka interpretacja myli nasze grzeszne ciało ze starym człowiekiem. Czym zatem jest stary człowiek? Warto zadać sobie takie pytanie, mieć jasną odpowiedź, biblijną odpowiedź, żeby nie mylić, nie mieszać pewnych rzeczy. Wiecie, zauważyłem, że szatan, jedna z jego metod działania jest robić zamieszanie w nas. Jeśli nie mamy pełnego poznania, właściwego poznania, wtedy czyni zamieszanie. I opacznie rozumiemy pewne rzeczy i nigdy nie dochodzimy do pełnego poznania, a co zatem idzie, do zwycięskiego życia. Czym zatem jest stary człowiek? Otwórzmy Efezjan 2 rozdział, 1 werset do 3.
jest chyba najbardziej precyzyjna definicja starego człowieka. Paweł napisał tak: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu. Po pierwsze, Paweł mówi, że żyliśmy według systemu wartości tego świata. Czy tak należy to przyjąć? Ja myślę, że tak. Po drugie, naszym wzorem do naśladowania był władca tego świata, czyli szatan. Po trzecie, będąc martwymi duchowo, byliśmy zdani na życie według woli ciała i zmysłów. Żyliśmy w pożądliwościach. Oto obraz starego człowieka. Bardzo ciekawe, że Paweł to wszystko pisze w czasie przeszłym. Umarliście, chodziliście, żyliście. Dlaczego tak pisze? Dobre pytanie. Dlaczego nie pisze jesteście, tylko byliście? Oto odpowiedź. Mój ulubiony, kluczowy werset. 2 Koryntian 5,17. Tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Właśnie dlatego Paweł pisze w czasie przeszłym dokonanym, bo stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. W jaki sposób stare przeminęło? W wielu miejscach apostoł Paweł wyjaśnia tę kwestię. Przytoczę Rzymian 6,6. Napisał tak, wiedząc to. To słowo wiedząc to jest niesamowite. On mówi, bądźcie świadomi, wiedzcie o tym, pamiętajcie o tym, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, kiedy to, co słyszeliśmy, kiedy przechodzi przez tą bramę, więc upamiętanie, wiara i potem chrzest, w jego sercu dzieje się największy cud, jaki jest możliwy do przeżycia na tej ziemi. Narodzenie na nowo. I to stare przemija. To stare, człowiek staje się uczestnikiem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I ten stary człowiek, ten stary Adam jest unicestwiony. Co kryje się pod słowem wszystko stało się nowe? Bo warto spojrzeć na te dwie strony. Paweł mówi, coś się skończyło. Skończył się ten stary, buntowniczy Adam. On już nie jest w tobie. Jesteś zupełnie innym, nowym człowiekiem. I myślę, że najbardziej taka wyraźna granica jest w tych pierwszych dniach. Nie wiemy, co się stało, ale wiemy, że jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Potem się przyzwyczajamy, tak? Zaczynamy się oswajać z tym i z czasem staje się to w naszym życiu takim normalnym. Ale czy tak powinno być? Czasami się zastanawiam, czy tak powinno być. Czy nie lepiej jest każdego poranku otworzyć oczy i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci. Za co dziękuję? Poproszę rysunek numer 1. Przypatrzmy się temu rysunkowi. On w jakiś graficzny sposób przedstawia relację naszego Boga. Bóg jest w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty. Te trzy osoby są sobie równe. Ich relacja oparta jest na doskonałej miłości. Kiedyś zastanawiałem się, jak to było, kiedy Bóg jeszcze nic nie stworzył. Te trzy osoby były zawsze. I odnoszę wrażenie, że do szczęścia im nic więcej nie było potrzebne. Ale Bóg jest Bogiem twórczym, jest pełnym miłości i postanowił stworzyć świat. Ciekawostką, myślę, też jest, kiedy obserwujemy w Bożym Słowie, szczególnie kiedy czytam Ewangelię, kiedy potem czytam listy, zauważam, jak te trzy osoby
adorują się nawzajem. Tam nie ma szukania własnej chwały. Tam jest zupełnie inna postawa. Postawa oddania, postawa szukania chwały dla drugiej osoby. Jezus mówi, nie przyszedłem szukać chwały dla siebie, tak? Przyszedłem pełnić wolę Ojca. Nie przyszedłem tak dla siebie, chociaż jest Bogiem. A potem czytamy o Duchu Świętym i obserwujemy, co On robi. On cały czas pracuje, aby wywyższyć Ojca i wywyższyć Pana Jezusa. W Nowym Testamencie w listach jest ukryty czasami jakieś wspomnienie na temat Ducha Świętego. Ale Jego dzieło jest od 2000 lat kontynuowane. To poprzez Niego jesteśmy połączeni z naszym Panem. I to jest piękne. I czasami, kiedy zastanawiam się nad tym, mówię, Boże, to jest cudowne. I drodzy, to jest niesamowite. Poproszę rysunek drugi, numer dwa. Popatrzmy na niego. 2000 lat temu wydarzyła się rzecz niesamowita. Po pierwsze, Bóg otworzył drzwi do nieba człowiekowi. Ale po drugie, poprzez Jezusa Chrystusa zaprosił nas do tej doskonałej relacji. Relacji opartej na miłości. Tam nie ma miejsca na szukanie własnej chwały. Tam Bóg jest wywyższony i uwielbiony. I drodzy, Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. Ty i ja jesteśmy częścią tego ciała. I Bóg nas zaprosił do tej relacji. Patrząc w ten sposób, rozumiem, kiedy czytam list do Efezjan, że Biblia mówi, czy apostoł Paweł napisał, że wraz z Chrystusem nas wzbudził i wraz z Chrystusem nas posadził w okręgach niebieskich. Drodzy, dzisiaj żyjemy w takich czasach już i jeszcze nie, tak? Jest to okres przejściowy. Nasz duch jest połączony z naszym Bogiem, ale w ciele jeszcze jesteśmy tutaj na ziemi. Ale tak jak dzisiaj było podkreślone, Pan powróci. I kiedy powróci, wtedy to będziemy już oglądać na własne nowe oczy. I będziemy doświadczać w sposób niesamowity tej głębokiej, cudownej, niczym niezanieczyszczonej, zakłóconej relacji z naszym Bogiem. Drodzy, tutaj takie małe słowa też ostrzeżenia, bo możemy spotkać się z nauczaniem, że jesteśmy małymi bogami, tak? Albo że jesteśmy Chrystusami, ale chciałbym od razu podkreślić, że nowonarodzenie nie zmienia nas ze stworzeń w stwórcę, tak? Z człowieka w Boga. Dalej jesteśmy ludźmi. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Ale po nowonarodzeniu, jakże ten obraz zmienia się we właściwy sposób. Stajemy się coraz bardziej podobni do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa. Czasami się zastanawiam, kiedy tam znajdziemy się, oczywiście będzie doskonałość, ale zadaję sobie pytanie, jakie znaczenie ma uświęcenie na ziemi dla tej chwili? Czy to ma jakieś znaczenie? Kiedyś myślałem sobie, no przecież będę przemieniony, będzie wszystko. Ale Bóg, widać, na co drugiej stronie zachęca nas do tego, abyśmy się uświęcali, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Syna Bożego. Chyba to ma jakieś ogromne znaczenie do tego, co ma nadejść. Drodzy, ale z praktyki wiemy, że jest w nas siła, która okazuje się być dość żywotna i daleka od świętości. Wielu chrześcijan z tego tytułu przeżywa głęboką duchową rozterkę. Zazwyczaj po tym pierwszym etapie takiego zauroczenia Bogiem zaczynamy doświadczać czegoś, co wydawało nam się, że już nie powinno być. Niektórzy po wielu próbach takiego pokonania tego czegoś akceptują grzech w swoim życiu i mówią, widać, z tym sobie nie poradzę, trzeba to jakoś owinąć w srebrny papierek i niech to sobie tam będzie. Kiedyś Pan mnie zabierze stąd, a to sobie zostanie, tak?
I niektórzy chrześcijanie w sposób świadomy akceptują w swoim życiu grzech nie dlatego, że go kochają, ale dlatego, że nie potrafią sobie z nim poradzić. Wiecie, wspominałem o tym, uruchomiliśmy klub dla ludzi z depresją. I wiecie, co odkryłem? Że wielu ludzi, wielu chrześcijan, którzy przeżywają depresję, wynika z tego, że przeżywali głęboki kryzys właśnie w tym względzie. Nie poradzili sobie z grzechem. Widzieli, że Biblia mówi o nich zupełnie co innego, a życie pokazuje zupełnie co innego. I niektórzy doszli do depresji. Taki kryzys, może nawet depresję, przeżył apostoł Paweł. Tak. Apostoł Paweł, ten, który założył wiele kościołów na świecie. Otwórzmy list do Rzymian. Nie będziemy czytać całości, ale warto przeczytać fragment 7:14-24. Tam jest opisany jego kryzys. To był faryzeusz. To był człowiek, który mówił co do prawa bez nagany. To znaczy, że był we własnych oczach i w oczach przepisów prawa uważał, że jest doskonały, że niczego mu nie brakuje już. I zapewne był wzorem dla ówczesnych Żydów. Popatrzcie na Szawła, to jest człowiek, to jest młodzieniec, który wie, jak prowadzić życie. Ale ten młodzieniec, który wiedział, jak prowadzić życie, spotkał się pod Damaszkiem z Jezusem Chrystusem. I to spotkanie zmieniło jego życie. Stał się nowym stworzeniem. Wiemy, że został napełniony Duchem Świętym. I Bóg przygotował dla niego dzieło do wykonania. Ten 7 rozdział kończy się w bardzo dziwny sposób. Apostoł Paweł napisał tak, 24. Nędzny ja człowiek. Któż tak mówi? Człowiek, który jest szczęśliwy, zadowolony ze swego życia? Raczej nie. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Paweł odkrył coś bardzo głębokiego, z czym sobie nie radził. I nie wiem, czy przeżył depresję, czy nie, ale w każdym razie widzimy krzyk rozpaczy w jego życiu. Mówi, co ja mam z tym zrobić? Wydawało mi się, że jestem taki świetny, ale teraz widzę, że jestem grzesznikiem. A na domiar tego nie radzę sobie z tym. Chciałbym przedstawić takie 3 ważne myśli z tego fragmentu. Pozwólcie, że przejdziemy do pierwszej. W wersecie 18 Paweł napisał tak. Wiem tedy, to jest świetne słowo, on już coś wiedział, coś odkrył. Wiecie, wielu chrześcijan nie wie ciągle. Chodzą, nawet czytają Biblię i chodzą w takim zamkniętym kręgu. Ale Paweł przeciął ten krąg i mówi, już teraz wiem. Już teraz wiem. Coś odkryłem. I cóż odkrył? Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam zawsze dobrą wolę, ale wykonanie tego, co dobre, brak. Paweł dochodzi do ważnego momentu w swoim życiu. Odkrywa, że w nim są 2 sprzeczne siły. Jedna kieruje go ku Bogu i mówi, chcę, mam dobrą wolę, pragnę żyć według Bożych standardów, ale jest druga siła, która mnie ciągnie do złego. Drugie odkrycie, Rzymian 7:22. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie, dosłownie czytając, w prawie Bożym. Paweł odkrył, że z jego wewnętrznym człowiekiem jest wszystko w porządku. Pragnie żyć według Bożych zasad, pragnie podobać się Bogu. Czyli nie tutaj jest problem. Często szukamy, albo nawet nie szukamy, gdzie jest przyczyna naszych upadków. Paweł to odkrył, mówi. Po pierwsze, jestem nowym stworzeniem. A więc to nie mój wewnętrzny człowiek jest problemem. Zaczyna rozdzielać pewne rzeczy w swoim życiu. Apostoł Jan pięknie to napisał w pierwszym liście, 5 rozdział, 18 werset. Pozwólcie, że zacytuję, bo to jest piękne.
napisał tak, wiemy, że nikt, kto został zrodzony z Boga, nie grzeszy. Mocne słowa, tak? Lecz Bóg strzeże zrodzonego z Boga i zły go nie może dotknąć. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat leży w mocy złego. Jan napisał, wiemy, że ten, kto został zrodzony z Boga, należy już do Boga. Nie ma nic wspólnego z szatanem i z jego świtą. I trzecia rzecz, bo możemy odczytać, nie grzeszy, czyli już nigdy nie... Aha, czyli jak mnie się coś jeszcze od czasu do czasu zdarzy, to ja, to coś ze mną jest z moim narodzeniem. I niektórzy dochodzą do takich wniosków. Aha, czyli coś tu jest nie tak. Ale Jan tu pisze zupełnie co innego. Jan wskazuje na wewnętrznego człowieka i mówi, że nie stamtąd pochodzą problemy. Że człowiek zrodzony z Boga nie grzeszy. To nie jest w jego naturze i w jego pragnieniach. I to jest bardzo ważne, druga prawda, którą Paweł odkrywa. I trzecia, 23 werset mówi tak. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, czyli prawo, które walczy przeciwko zakonowi, prawu, uznawanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa, grzechu, który jest w członkach moich. Trzecie ważne odkrycie. Paweł lokalizuje siedlisko grzechu w życiu człowieka. Stary człowiek, którym byliśmy w czasach naszej zatwardziałości, został ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Ale grzeszne ciało pozostało. Żyjemy w tym ciele, tak? Ciągle funkcjonujemy. Ono nie umiera, kiedy rodzimy się na nowo. Rodzi się nowy człowiek. Duchowy człowiek, ale ciało pozostaje. Tutaj warto też podkreślić taką bardzo ważną prawdę, którą gdzieś tam w średniowieczu zagubiono. Samo ciało nie jest grzeszne, ale grzech bierze je w swoje szpony niewoli. Pamiętacie, w średniowieczu, zawsze przed Wielkanocą, był czas biczowania, postowania, maltretowania własnego ciała, bo w ten sposób myślano. Ale samo ciało nie jest grzeszne. Zresztą Biblia używa dwóch słów na określenie ciała, które w języku polskim tłumaczymy jako ciało. I Paweł mówi o naszej grzesznej naturze. I bardzo pięknie lokalizuje to. Mówi, w naszych członkach mieszka grzech. Tak. Te ręce mogą kraść. Ten język może kłamać. Te oczy mogą pożądać. Tak? Te uszy są gotowe słuchać czegoś, co będzie je łechtać, tak? I tak moglibyśmy przejść przez całe nasze ciało. Pozwólcie, że użyję pewnego przykładu. Przyjrzymy się najsłabszemu. Mamy 5 zmysłów, tak? I przyjrzymy się najsłabszemu w naszym ciele. To jest nasz język. To jest zmysł smaku. Ktoś to pięknie określił, że zmysł smaku czy język to są wrota takie chemiczne do mózgu. Przez te wrota jest przekazywana informacja, bardzo ważna informacja. Dzięki nim potrafimy skategoryzować setki substancji chemicznych. To nie jest tylko czy słodkie, czy gorzkie. Tam jest znacznie więcej. Bez nich każda uczta byłaby nudna, zgodzicie się? Byśmy jedli bez smaku coś. No ładnie to wygląda, ale ja wiem, jakie to jest. Ale dzięki temu, że Bóg nas wyposażył w te piękne wrota, możemy jeść ze smakiem. Możemy się tym rozkoszować. Uczta jest czymś pięknym, czymś wspaniałym. Mamy około od 7 do 9 tysięcy czujników smakowych. One są rozsiane głównie na języku, ale również podniebienie, z tyłu. Tak zwane kubki smakowe. I teraz poproszę rysunek numer 3. Jest już. Pięknie. Tempo duże.
Popatrzmy, mamy właściwie te kubki smakowe kategoryzują smaki na 5 kategorii. I teraz pozwólcie, że je troszeczkę przybliżę. Tutaj ta pierwsza część języka to jest tak zwany smak umami. Być może od tego powstało słowo zjadłem jak umami, ale raczej chyba nie. To jest jakieś obce słowo i ten smak rozpoznaje na przykład mięso, pomidory, smak pomidora i kilka grzyby, kilka innych rzeczy. Właściwie ten smak umami został odkryty dosyć niedawno, stosunkowo niedawno. Następnie mamy smak kwaśny, który gdzieś tam od czubka języka poprzez środek języka idzie aż do tyłu. Potem mamy słodki, to jest czubek, tak? Pewnie dlatego do cukierniczki tylko czubeczek wkładamy, bo dalej nie ma sensu. I wreszcie gorzki jest z tyłu i słony z boku języka. Wszystkie czujniki smakowe dostarczają informacji. Nie tylko czy coś występuje, ale również stopień występowania, intensywność smaku. Odczytywana przez czujniki informacja jest przekazywana do mózgu. Język pokazuje całą gamę smaków. To nie jest tak, że tylko jem zupę i tylko czuję słone. My czujemy całą gamę smaków. Tak jak słuchamy muzyki i nie słyszymy tylko gitary, ale słyszymy wszystko. I to wszystko dopiero sprawia nam ogromną przyjemność. Ja bym się skupił tylko na perkusji, to może bym wychwycił gdzieś tam, że jedna setna sekundy za późno albo za wcześnie i nie byłoby w tym wiele przyjemności. Ale właśnie ta harmonia, ta całość powoduje, że jest cudownie. I każdy z nas ma swoje ulubione smaki, tak? Mamy takie? Ja zawsze pamiętam te obiady u mamy. Mama już nie żyje, ale one były najlepsze. Czasami dzieci przyjadą do nas, to też mówią, mamo, ugotuj to czy tamto. Drodzy, Bóg nas wyposażył w język, w smak, w zmysł smaku. I kiedy następuje przewartościowanie, kiedy idziemy w kierunku grzechu, a znacie taki grzech jak obżarstwo? Ktoś słyszał o nim? Słyszał, tak? Dobrze. Kiedy występuje grzech obżarstwa, następuje przeniesienie punktu ciężkości z normalnego jedzenia posiłku w celu zaopatrzenia w energię i oczywiście z tym jest powiązana pewna przyjemność w kierunku jedzenia dla przyjemności. Co robimy? Co robi ktoś, kto jest związany grzechem obżarstwa? Łechce czujniki smakowe. Zjadł, ale jeszcze trzeba raz poprawić, bo to jest przyjemne, tak? Jeszcze raz, jeszcze raz i człowiek puchnie. Nie wszystko jest z tym związane. Czasami człowiek ma jakieś choroby, jakieś złe przemiany materii, ale jeśli jest ten, a powiem wam, 20-30 lat temu nie widziałem tak otyłych dzieci jak dzisiaj. Zgodzicie się? Coś się dzieje w naszej kulturze, w naszym środowisku. Język przesyła informacje i to powoduje przyjemność. Organizm nie potrzebuje tyle kalorii, ale właśnie dlatego łechtania człowiek je, aby zrobić sobie przyjemność. I w ten sposób staje się sługą swojego członka, zamiast członek być jego sługą, bo tak Bóg nas stworzył. I często rodzimy się na nowo i pewne rzeczy przenosimy do nowego życia. Na początku nie jesteśmy tego świadomi. Och, alkoholizm, narkotyki, palenie papierosów, ale jedzenie? To takie normalne. Ale myślę, że warto też się pochylić nad grzechem obżarstwa. Jan napisał tak, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Te trzy aspekty podkreśla, że to pochodzi ze świata. Pożądliwość ciała. Mamy cztery zmysły, a piąty, najgorszy jest pożądliwość oczu.
83% naukowcy badali, około 83% informacji, które wpływają do nas, pochodzą czy przechodzą przez oczy. Dlatego szatan to wykorzystuje i czasami bardzo skutecznie. Co możemy z tym zrobić, drodzy? Dwie rzeczy. Musimy podjąć w naszym życiu bardzo ważną decyzję, o której nieczęsto się mówi. Poproszę o rysunek 4. Myślę, że znane nam zjawisko w przyrodzie. Każdy z nas gdzieś tam w szkole podstawowej kiełkował fasolkę. Tutaj mamy pokazane, jak to wygląda w gruncie. A Pan Jezus powołał się na to zjawisko i mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kiedy wrzucamy ziarno do ziemi, ono jest piękne. Rolnicy dbają o to, żeby było jak najlepsze, bo mają świadomość, że im lepsze ziarno zmarnują, tym większy plon będzie. To jest niesamowite. I wszystko odbywa się za pomocą procesu obumierania. To ziarno jest skazane na stracenie. Ono musi obumrzeć, aby przyszedł owoc. I Pan Jezus, odnosząc się do tego zjawiska w przyrodzie, wyjaśnia to w 25 wersecie i mówi tak. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swego, i tutaj dodaje, na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Patrząc na to ziarenko, które obumarło, możemy zająć postawę w swoim życiu i będziemy siebie chronić. Żadnych zmian. Jestem zbawiony, mam życie wieczne, mam pewność zbawienia, wszystko jest jak trzeba, żadnych zmian, żadnego poświęcenia. Będę sobie żył teraz. Może nie tak bardzo grzesznie, tak? Tak w miarę normalnie, żeby pasować, żeby być podobnym do ludzi, wokół których żyję, takich porządnych ludzi. Ale Pan Jezus mówi, jeśli w ten sposób zajmiesz postawę, to nie zachowasz swojego życia. Utracisz je. I myślę, że jest bardzo ważne, abyśmy w naszym życiu doszli do takiego punktu. Ja myślę, że Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian doszedł do kryzysu, a w 8 oczywiście odkrył, że Chrystus jest rozwiązaniem jego sytuacji. Ale przede wszystkim odkrył to, że już nie on. Że on jest ukrzyżowany i że musi obumrzeć, aby to nowe życie objawiło się w nim. I apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan 5:24, a ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało. Tu zwróćcie uwagę, ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. To jest ważna decyzja w moim i twoim życiu. Bez niej nie ma owoców w naszym życiu. Ty i ja musimy stanąć w którymś momencie i powiedzieć, Boże, nie chcę żyć dla własnego ciała. Wręcz przeciwnie, Bóg mówi, abyśmy składali nasze ciała w ofierze miłej Bogu, na służbę. Natomiast próbujemy znaleźć jakiś kompromis, żeby w miarę podobać się Panu Bogu, ale jakoś żyć na tym świecie. A Bóg mówi, stara natura umarła wraz z Chrystusem, ale grzeszne namiętności w ciele musimy my ukrzyżować. I czynimy to poprzez właśnie decyzję. Ta decyzja ma ogromne znaczenie, że Boże, nie będę żył dla ciała. Będę żył dla ducha. A moje ciało niechaj służy. Pielęgnujemy je, dbamy o nie. Chcemy, żeby pięknie wyglądało, żeby było zdrowe, ale nie może być na ołtarzu naszego życia. To nie ono jest celem. Kiedy je opuścimy, zostawimy, tak?
Przyjdzie taki dzień prawdopodobnie, a raczej na pewno, bo jeśli nie umrzemy, to Chrystus nas zabierze i zostawimy to, co stare, i zostaniemy przyobleczeni w nowe. I wniosek jest następujący. Życie takie nacechowane, nakierowane na nasze ciało, a niestety możemy to obserwować w chrześcijaństwie. Ewangelia sukcesu mówi bardzo wiele. Masz być bogaty, ma być ci dobrze, masz być szczęśliwy, masz być miły, ma być fajnie wszystko, masz być zdrowy i tak dalej. Można by tu całą listę wymieniać. I możemy się na to załapać. I możemy biegać i nasze modlitwy będą się kręcić wokół tych spraw. Ale to nie jest celem naszego życia. Nie, ciało jest naszym Panem. Ono ma służyć Bogu i nam. I taka jest kolejność. Drodzy, na przykładzie z własnego życia chciałbym wam pokazać, jak to działa. 20 lat temu, jakbyście przyszli do mojego domu, to cokolwiek piłem, a piłem dość dużo, herbaty, kawy, sypałem 2,5 łyżeczki cukru. I któregoś dnia usiadłem sobie i pomyślałem sobie tak, ciekawe, ile dziennie wypijam cukru. Nasypałem, policzyłem sobie, przez kilka dni obserwowałem, ile mniej więcej tych szklanek, kubków napoju było i potem nasypałem to. I wyszło 150 gram dziennie. Czyli 50 kilo na miesiąc, na rok, przepraszam. Czyli pół tony na 10 lat. I wiecie, tak sobie usiadłem i pomyślałem sobie tak, okej, palenie jest zatruwaniem siebie, tak? Tak? Kiedy chrześcijanin przychodzi, go zobaczymy z papierosem, co mówimy, bracie? Nie rób tego. Poproś, aby cię Pan wyzwolił. Ale cukier? W porządku, tak? 1,5-litrowa Coca-Cola ma szklankę cukru. A potem się dziwimy. Nowotwory, czustka, cukrzyca i wiele innych chorób. A tak naprawdę przenieśliśmy ze starego życia pewne przyzwyczajenie i ich nie weryfikujemy. To wcale nie musi być do końca grzechem. Ja tak żyłem. Postanowiłem obumrzeć dlatego. Przeraziłem się wręcz tym. Powiedziałem, Boże, nie chcę tak żyć. To jest głupie. Po prostu ja uważam, że musi być 2,5 łyżeczki cukru, żebym mógł to przepuścić przez swoje gardło, żeby moje czujniki tam na słodkość zostały połechtane i wtedy będzie bardzo fajnie. Położyłem to przed Panem. Po prostu tak pokutowałem, jak z każdego innego grzechu. Bo uznałem, że po prostu niszczę świątynię Bożą, moje ciało. I słuchajcie, Bóg mnie wyzwolił w jednej chwili. Od tamtego dnia nie używam, zięć tu siedzi, może potwierdzić, nie używam cukru. Cukier wyciągamy z cukierniczką, jak goście przyjdą. Nie jem ciast słodkich, nie jem cukierków. Czasami tam ktoś mnie poczęstuje, no to z grzeczności. Ale to nie jest w mojej naturze już w tej chwili. Jestem od tego wolny. To jest jeden z przykładów. Takich rzeczy możemy mieć wiele, nad którymi w ogóle się nie zastanawiamy. Rysunek numer 5. Widać, wracamy do Kolosan 3:5. Paweł napisał, umartwiajcie, uśmiercajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I tutaj, jakbyśmy czytali dalej, dziś nie ma czasu, jest mnóstwo, jest cała lista rzeczy. Kłamstwo, złość, oszczerstwo, porywczość, chciwość, kradzież, gorycz, zapalczywość, krzyk, wulgaryzm, gniew, zmysłowość, rozwiązłość, nieczystość, bluźnierstwo, rozpusta, błazeńska mowa. Tych list jest kilka, ale Paweł tutaj kończy i tym podobne. A więc jest cała lista. I Bóg nas zachęca do tego przez swoje słowo, abyśmy to uśmiercali. Umarliśmy. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany, ale w naszych członkach są, mieszka grzech i poprzez pożądliwości jest pobudzany w nas. I Paweł mówi, abyśmy to uśmiercali. Nie własnymi siłami. Nie jesteś w stanie nic zrobić. Jeżeli próbujemy, mój czas się kończy.
Co powinienem zrobić? Ty decydujesz. Pierwsza rzecz. Czy jesteś gotowy obumrzeć, aby wydawać owoc? To jest pierwsza rzecz, którą musimy podjąć w swoim życiu. Czy chcę siebie zachowywać w tym stanie, w którym jestem? Czy jestem gotów położyć swoje życie na Bożym ołtarzu i powiedzieć: Panie, ono należy do Ciebie. Po drugie, czy jestem gotów uśmiercać to wszystko, co jest w moich członkach? Bóg zachęca, to Ty musisz podjąć decyzję. To nie dzieje się automatem przy narodzeniu na nowo. Wiele rzeczy przychodzi. Gdyby powołać obraz ze Starego Testamentu, Bóg powiedział do Izraelitów: ziemia, którą oglądacie, dałem wam. I Bóg im dał, ale musieli ją zdobyć. Miasto za miastem musieli zdobywać, wejść i przejąć cały teren. I podobnie jest w naszym życiu. Musisz krok po kroku to czynić. Zrobić sobie listę tych rzeczy, które są w Twoich członkach. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. I musimy zwlec z siebie starego człowieka, tak jak napisał to apostoł Paweł troszeczkę wyżej, i przyoblec nowego. Samo się nie zrobi. Musimy to my podjąć decyzję i to my rozpocząć ten proces, a Bóg jest zainteresowany Twoim życiem. I On pragnie, abyś każdego dnia była coraz bardziej podobną do Jezusa Chrystusa. Czy jestem gotów? Czy wiesz, gdzie znajduje się siedlisko grzechu w Tobie? Czy zdecydowałeś się obumrzeć dla życia na tym świecie? Czy jesteś gotów uśmiercać to, co w Twoich członkach jest ziemskiego? To są pytania, z którymi chciałbym nas zostawić, abyśmy sobie przemyśleli, przeanalizowali. A Pan, Boża łaska jest potężna. Dzisiaj wspominaliśmy to wielkie dzieło. Bóg jest w stanie uwolnić nas z każdego grzechu. Bóg jest w stanie wyprowadzić nas z każdego zaułku. A to właśnie wolność od grzechu powoduje, że nasze życie jest piękne, jest radosne, jest bliskie Boga. To właśnie grzech powoduje, że jest zamęt w naszym życiu. To, co oglądaliśmy, to wspaniałe zaproszenie do relacji z Bogiem, ono może wcale się nie rozwinąć w moim czy Twoim życiu, dlatego że pewne rzeczy nie zostały uporządkowane i one stoją na przeszkodzie. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy w szczegółach zwracali uwagę na to, co mówi Boże Słowo. Umarliście, ale uśmiercajcie. Niech Pan nas błogosławi. Amen.